Siemaneczko, szkoła jestem Pepetem Games, witam wam do House Flipper 20. Dzisiaj na moda jest następująca. Robimy pokój, czyli sypialnia, taki pokój ogólny, jak można powiedzieć, czyli sypialnia, jakiś komputer, telewizor, do tego łazienkę i jeśli zdążymy, robimy tutaj kolejny pokój, też ala sypialniany. Z tego względu, że chcę tak fajnie to mniej więcej ogarnąć. Taki jest zamysł. Czy tak finalnie wyjdzie? Zobaczymy. Chyba bez zbędnego pitolenia. Robimy to jeszcze przejście do pokoju. Z pokoju do łazienki, przepraszam. W ogóle w tym domu będzie jedna łazienka. Może nie jest jakoś tam wyglądowo ładna. Chociaż powiem szczerze, ogólny, jak to powiedzieć, rozbój mi odpowiada. Chyba. Bierzemy sobie wanienkę, tak, znaczy inaczej, jak sobie to wypalić jak najlepszej strukturze, jak najdłużej by wyszło, bo to ma być willa. Więc patrzymy, co by tutaj jakieś takie najdłuższe rzeczy były, takie dość luksusowe, że tak powiem. Umywalka się, no to jest to i to. O, i już mamy wszystko z jednej linii. Tak powiem, produkcyjnej. Tak to mogę powiedzieć. Tak, tu będzie łazieneczka, to będzie toaletka, tu będzie wanna po tej mance. Niech mi się to jakoś ustawi, dobra. No i jeszcze musimy mieć umywalkę. Bo tak, trochę z jednej strony jest lipa, chociaż może niekoniecznie. Umywalkę byśmy dali nawet na tą ścianę. Nie, na tą ścianę nie możemy. Więc dajmy sobie umywalkę na tą ścianę. Co będzie elegancko? Będzie elegancko. Wszystko jest git. Dobra. Ale jeszcze wiadomo, co nie jest przeze mnie zrobione, to nie jest jeszcze hydraulika, czyli grzejniki, ogrzewanie, jakiego rodzaju, czy to klimatyzacja, czy to bufor założony jest. Tylko na ciepłą wodę. Więc tu troszeczkę jeszcze roboty będzie. Więc zrobimy tak, można powiedzieć, w miarę fajnie to zrobimy. Oświetlenie na razie mi się zdaje, że takie będzie. Będę miał wenę, to będziemy robić to troszeczkę też inaczej. Wiadomo. Tutaj plany, wszystko będzie tutaj ogarniane troszeczkę inaczej. To jest kaloryfer łazienkowy. Więc to by pasował. Tylko teraz tak, na którą mańkę tak w zasadzie wziąć i ile ich wziąć? Łazienkowy? To mogły być nawet dwie sztuki. Mam się zdać, że tak w łazience, aby tak nagrzeć, to powinno dwa grzejniki takie łazienkowe starczyć. Niepotrzebny mi tu taki kaloryfer czy grzejnik, jak to zwał, tak zwał. Po prostu tak, żeby to miało wykryć ręce i nogi. Więc tak, to będzie tak. Wstępnie to będzie tak wstępnie zrobione, ale mi się zdaje, że tak najlepiej będzie. No, zamykamy tutaj. No i zostaje nam taki pokój dziecięco-młodzieżowy, o, w ten sposób. Więc bierzemy pierwsze rzeczy. Łóżko, wiadomo, łóżko jakieś piętrowe, nie piętrowe. To kwestia teraz kombinacji. Na pewno jednoosobowe. Tutaj już to takim dość mocnym wypasie widzę te łóżka są. Dobra. Mierzymy tak. Łóżko nie będzie sobie tu elegancko. Nie wiem jak to będzie, bo to jest. Kurwa, takie nazwy teraz nie wypowiem. Użytkowe nie, wiszące. Teraz fajne szapeczki użytkowo wiszące muszę pobrać. Żeby to jakoś fajnie mi całe tutaj rzeczy uzupełniło, więc musimy się na spokojnie, mniej więcej pod kolor tego łóżka musimy sobie dobrać. Szafka. Jest taka narożna, więc tutaj by nie było tak źle, jakbyśmy tak zrobili. Taką szafkę narożną. Tak, żeby ten narożny fajnie tak właśnie wyszedł, tylko coś tutaj ten narożny nie chce być, nie być. Tutaj na pewno tak nie możemy zrobić, bo nam tutaj będzie przeszkadzało.
Bo coś mi tutaj ta szafka... Właśnie, coś tu mi nie przeszkadzało. Co, przecież ona musi jakoś chabić, żeby po prostu ją otworzyć chyba, co? Czy ja tu źle coś minie? Dobra, to nie będziemy inną. Tutaj nie ma co się zastanawiać. Na spokojnie, wszystko musimy opanować. Bo tak patrzę, jakie tu meble są. Nie ma to poszczególnie ustawionych, że pokój, łazienka, kuchnia i tak dalej. Meble tylko musimy dobrać z tego, co tutaj posiadamy aktualnie, więc trochę tu tak jest. No. Dla mnie nie ciekawie, można powiedzieć w pewnym sensie, ale nie na tyle, żebyśmy jakoś tutaj nie ogarnęli tematu. Mamy tutaj głośniki, ja tu przecież... Głośniki, ale przeciwpożarowy, dobra. Termostat, mamy odbiornik stereo, mamy głośniczki, dobra. No, to dobra, bierzemy tak. Jakie szafki, to na pewno jakieś musimy wziąć. Może kolor kontrastu, może niech tak będzie. Trzeba by nie. Tak. Teraz takie bardziej stoliki. Ciężko mi teraz dopatrzyć się, jakie by tu miały sens rzeczy. Nie będę ukrywał. Żeby to dobrać. Nie chcę się trenie siedzisko. Przechowywanie bardziej. O to mi chodziło. O. Jakaś komoda, szafka na buty, mieszak stojący z ławeczką, mamy szafka pod telewizor, mamy tutaj full opcji. Mieć kontrast, czekajcie, jest taka zibiała? O, tu, ej, no to też sprzedajemy, no to tutaj sprzedajemy, bo widzę, że tu już lepszy patent znalazłem. Lepsze patenty znalazłem, bo dopiero teraz zobaczymy, że takie coś tu można sobie ogarnąć. Dobra, to na spokojnie sobie to ogarnąć, zobaczyć. A szafka do dokumenty, często może być. I musi być, w pewnym sensie. Dwie sztuki. Szafka na dokumenty, szafka na dokumenty. Na dokumenty, komoda. Komoda by pasowała tu, bo tu byśmy mieli, w ten sposób, żebyśmy jeszcze mieli telewizor postawiony na tej komodzie. Bo też nie chcę jakoś tutaj nawalić. Szafka na ostatnie sztuki. Bardzo fajnie mi to będzie wyglądało. Cyk. Cyk. No bo patrząc, no co więcej tu potrzeba. Takiej szafy dupowo nie potrzeba. Moim zdaniem. I szafa. Czy też gdzie będzie potrzebna? Może niech będzie jeszcze szafa w łazienku. Ma to być na wypasie. Teraz tak. Bierzemy sobie elektronikę oczywiście wspomnianą. Czyli telewizor. Tu on chyba jest podwieszany ogólnie, więc tutaj to nawet lepiej to wychodzi niż planowałem. Może być konsolka, bo kto by mi zabronił. Może konsolka, czekajcie, czyli muszę telewizor trochę wyżej dać. Teraz kupić sobie konsolkę. Oczywiście padziki w dwóch sztukach, niech tak będą. Więcej. Golaka to raczej nie, czujnik czadu, oczyszczacz powietrza, głośniki, być może są podwieszane, to by były jeszcze lepsze pod tym względem, ale będzie luks. Mi się to podoba, tak w życiu realnym muszę sobie zrobić, w takiej zasadzie właśnie też głośniki. No i jeden tutaj, niech tutaj będzie. 3-1, powinno być teoretycznie 5-1. Co trochę inaczej trzeba będzie jeszcze zrobić. Tak mi można sobie wygłusić czy coś w tym stylu, ale dobra. Może nie szalejmy, po prostu nie szalejmy. Może teraz jest to może, niech tak to na razie będzie w wersji dwóch sztuk. Mamy tak, no oczywiście jeśli to jest powiedzmy pokój na młodzieżowy. Musimy jeszcze dorwać sobie jeszcze stolik, biurko na komputer oczywiście. Tylko musimy mieć tak mniej więcej wersji białej. Żeby nam to się ładnie spasowało. Takie coś będziemy mieli.
stolik kawowy to mnie nie interesuje. Chyba, że ja może źle coś patrzę po tym. No dobra, jakby takie biurko było. Zdaje mi się, że nie byłoby źle. Bo teraz tak, kwestia, czy ja otworzę drzwi. Może tylko by trzeba troszeczkę to też inaczej pewnie ulokować. Teraz? Dobrze jest. Czyli tak, robimy teraz tak jeszcze elektronika. Tylko nie taka. Elektronika, czyli monitor. Monitor jeden. Oczywiście. Jednostka. Nie wiem czemu. Jakoś tak sobie lubię mieć takie rzeczy dołożone. Do tego może jakiś mały TV-ik podwieszany jeszcze. Zamiast monitora drugiego, znaczy monitora. To byśmy mieli tak monitor. Tu telewik. Tu drugi TV-ik. No mi się zdaje, że jest zajebiście. No. Perfecto ideolo. Dla mnie bynajmniej. O to mi chodzi. Więc to fajnie wygląda. Mamy tak głośniki od komputer, to też by można czerwony byśmy musieli wziąć, by też to fajnie wyglądało i banglało. To akurat tak 4151 by było. Głośniki, oczywiście słuchawencje. Musimy sobie wziąć jeszcze do tego. Oczywiście pilot, który zależy, pilot to musi być tutaj, przy tym, myszka, do komputera, myszka, nie wiem, wybaczcie, może tak nie powinienem mówić, to wszystko zależne jak to uważa, ale podoba mi się, jak to właśnie teraz jest robione przeze mnie. Oczywiście tak, telefon może być tu, na biureczku i musi być klawa jeszcze. Kit. No i potem oczywiście musi jeszcze być. O, czy taki fotel tu był do komputera? Niech taki będzie. Fotel. No powiem szczerze, no zajebiście. Ja u siebie tak przeżyć. Kiedyś. Teraz na razie nie ma po co. Fajnie, bo tak się położysz, możesz telewizor obejrzeć. No jak chcesz, to sobie ogarniasz. Elegancko. Przy komputerze monitor, dwa, monitor telewizor, no piękna sprawa, lepszy no monitor, szczerze mówiąc. A bo muszę sobie monitor poprawić. Chyba na spód zrobiony. Dobra. Czyli ten powiedzmy mamy z tym niepokój zrobiony, bo tu mi się zdaje, że więcej tutaj nie ma co ogarniać. No i teraz zostaje tutaj z kolei jeszcze ogarnąć sytuację. Tutaj jeszcze musimy chyba podłączyć, to jest wyłącznik. Tu jest wyłącznik, to jest wszystko elegancko porobione. Dobra. Teraz mamy pokój dla osób dorosłych w zasadzie. Więc taka sama sytuacja. Idziemy do łóżek. Łóżko dwuosobowe. 5600. 5600. To trochę będzie taka mniejsza, można powiedzieć. To garderoba nie będzie nic. To takie najważniejsze rzeczy, można powiedzieć, będzie dla osoby dorosłej, czyli spanie, szafka i telewizor. Inaczej, telewizor to nie będzie pod tym względem. Więc jeszcze raz wracamy. Przechowywanie, coś w tym stylu. Musimy sobie znowu wybrać. Ważne, możemy sobie jakoś ustawić dowanie odnośnie ceny, bo to też by było zajebiste. Warszawa. No i ktoś powie, że to się nie da jakoś fajnie zrobić. Da się. Bo teraz musiałem trochę łóżko przesunąć w tą stronę, żeby to jednak mi nie przeszkadzało. No i patrzcie, cyk, otwieram w tą i się zgit. Minimalistycznie. Najważniejsze rzeczy, tylko tak, na pewno muszę pokasować, chociaż może nie tyle pokasować, co przenosić co niektóre lampy bardziej na takie poświetlenie zrobić tu. O, coś takiego. Jedna lampa i tu gdzieś jeszcze była jedna lampa.
Ta lampa też będzie mogła pójść bardziej od strony wyjścia. Jest dupa, nie może być drugim wejścia. Bo teraz sobie zdaję sprawę, że musi troszeczkę to być lepiej. I też patrząc, patrzcie, jeśli tak byśmy zrobili, że mamy tutaj lampę w salonie. Sobie wychodzimy z salonu. Nie wiem, musiałby to być typowa taka nostra zajebista. No to byśmy widzieli trochę lepiej. Tak, no bo tak, idziemy sobie spać. Mam jedną lampę taką. O to patrzcie, macie. My teraz zrobimy tak, na jednej zasadzie lampy. Podłożone, mamy jeszcze na razie lampy, takie malutkie. Tak bardziej dla oka. Tak, teraz powiedzmy, mamy tu zapaloną lampę. Tak, idziemy spać. Sobie stopniowo idziemy. No i podchodzimy sobie tutaj na spokojnie. Wyłączamy calutkie światła. No mi się zdaje, że lepiej takie coś niż no po prostu byłoby inaczej. Tak to mam zawsze tutaj lampę więcej podłączoną tam na dole, nie musimy się martwić, jak włączymy. Że włączymy inaczej. Że jak chcemy, to będziemy mieć tylko ciemku. O. Mimo wszystko tu jeszcze jedna lampa, druga lampa tak samo będzie, tylko że może jeszcze byśmy ją przesunęli bardziej tu, dosadnie na sam środek. No i git. Mi się zdaje, że jest git. Zostaje nam uporządkowanie salonu. Salon. Tylko jak teraz stwierdzić z salonem, tak? Jak to teraz zrobić? Bo salon też jest wymagany dość mocno. Oczywiście. Byśmy musieli zrobić na takiej zasadzie, byśmy mieli drogie meble. No i po prostu wszystko w jednej ładnej kolorystyce, tak? Kanapa na różne elegancko. To jest 5000. Panie. I tu mamy kwitusa, czy bo? A to powinno. No i tak, mamy tutaj salon. Salon. Czyli musimy dokończyć tylko i wyłącznie. Poczekajcie, jakbyśmy tak mogli zrobić, to bym chyba wolał zrobić sobie na tej zasadzie, że sobie stawiamy tutaj. Nie, bliżej tu, przepraszam, tu bliżej. Na wejściu mamy dwa fotele postawione nawet równolegle. Żadnych tutaj kombinacji alpejskich, teraz opowiadam. Niech to tak będzie. Tak? I oczywiście tu musi też być TV, musi być nagłośnienie. Więc tak sobie robimy. No telewizor oczywiście, no jaki? No największy, najdroższy telewizor, jaki jest po prostu możliwy. Tylko taki teraz znaleźć to będzie cud. No chyba z tego co widzę to jest tak. To jest chyba tylko i wyłącznie chyba ten. Taka lipa trochę jak taki mam telewizor. 130, to jest 90. 140, to jest na, tylko że to jest na stoliku. W takim salonie raczej bym wolał mieć podwieszany, tak? Raczej, tylko teraz czy ja mam to w miarę równo? Źle. Muszę to dać bardziej pewnie na tą stronę, co? Czekajcie, jak ja patrzę. Tak początkowo trochę jest tak ciężko ustawić. No dobra, mniej więcej tak. Niech to będzie. Ogarnięte. Czekajcie, czy jeszcze mogę zrobić jeden myk odnośnie tego światła. No i tak, tu włączamy wszystkie lampy. I teraz jak pójdziemy tu, wyłączamy wszystkie lampy. No luksus! Nie. Tu coś mi się... To coś mi się tu popierdoliło. Proszę nie. Tak, to mi się dalej zapalają. No to dobra. Te zapale, tu zapalają pewnie wszystkie. Nie, tutaj się nie zapalają żadne takie. Aha, spoko.
No trochę mi nie wyszło. Bo czekaj, jak to teraz zrobię, tak? Może ktoś musi właśnie być na górze. Aha, dobra. Źle. Źle, bardzo źle mi to wyszło. Źle, gorzej niż myślałem. A dobra. Możemy teraz zrobić tam to na jednej lampie. Chociaż teraz patrząc inaczej, chciałem to zrobić na jednym włączniku. I tutaj jak idę, to musiałem jeszcze dodatkowy włącznik zrobić ewentualnie wtedy. Zamiast tutaj lampy dawać na, mocno na górze, dać ją po prostu gdzieś tu. Dobra, i teraz tak, mamy ten sposób, więc tutaj jeszcze musiałbym zrobić jeden myk, czyli musiałbym sobie założyć włącznik na tej ścianie i podłączyć pod tą lampę dobra. Ja muszę teraz pewnie podłączyć jeszcze wszystkie lampy pod ten łącznik. Ale tak nie mogę chyba, że no, tak zrobić, co nie? A widzicie? Jednak tak nie można. Jednak tak nie można. A moja coś robi. Bo tak, macie tu. Ale teraz patrząc na to, połączyć się teraz z tym łącznikiem. I tu teraz trzeba naklikać, nakombinować, tak fest mocno, co nie? Ale to nie jest tak, że tego się nie da zrobić. Czy to da zrobić? Kurwa, nie to chciałem. A dobra. Tak. Teraz idziemy sobie tu. Tu, tu i tu. Jeśli ja kliknę teraz tu wszystkie, to mi się wyłączył. A jeśli teraz kliknę tu, powinien wszystkie się zapalić. Bingo chyba, to mi się chyba udało. No, taka coś, że mi się podoba. Zajebiście takie coś. Tu wyłączam. Tu wyłączam wszystkie lampy. To muszę trochę jeszcze upuścić niżej. Jednak to rozproszenie światła było trochę lepsze. No i git. Mamy tak, mamy tak, mamy tak. Musimy jeszcze sobie zrobić w kuchni. Patrząc tutaj, taka willa będzie zajebista. Tam miałem trochę być trochę inaczej niż to wyszło, niż mi teraz w głowie paliło. No jeszcze jakieś tam głośniczki dajmy, powiedzmy jakieś tańsze. Po prostu też tak, ale przeciwpożarowy to jest pojedno. Musimy sobie tutaj dać. To jeszcze nie włączyłem światła, widzę. A tu jest do czego światło? Nie wiem. Bo coś pokombinowałem za mocno. No tak posiadanie jeszcze trzeba zrobić, tak? W kuchni. Nie wiem, tak i dzisiaj. Zamolony jest dobra. Teraz robimy tak. Stoły. A właśnie, dobra, trzeba jeszcze sobie kawę wydać. Widzicie, widzicie, widzicie. Nie będzie pasował? Nie. Na kim takiej droższej to nie ma?
mi soli kawowej, ale dobra, może być tak. W sumie patrząc, racjonalnie, można sobie zrobić tak. Tu będzie ten, a tu będzie można sobie jadalnie zrobić. Znaczy jadalnie, bardziej taki na gości. Stół. No i teraz potrzebuje się disku. Na kontrastu nie będzie tak. 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 Tak, tak. No i musi ciekawe cię teraz był mocne. Czyli nowe, takie coś mniej więcej będzie. No i tutaj jeszcze w tej kuchni musi jakiś tańczy ten mobil, tak się powiedzmy. Im będzie git. Nie, trochę wsadziłem, bo pamięta się nie wykręcę. Stolik tu i nie będę jakieś tutaj krzesełka zaraz kupione. Nie będzie teraz chyba tyle w tym, bo nie mam tu więcej chłopaki mi nie wiecie. A ma takie będą sztuk 2. Nie, 3. Powiedzmy, że to są na 3 ludzi mieszkanie na dzień dobry. Dobra, ja więcej nie kombinuję. I co, wystawiamy chałupę. Na sprzedaż. Czekaj, jak to się kurwa robił. Nie montaż. Do sprzedania, sprzedane. Nie chcę, kurwa. To nie, czekajcie, jak to się robiło. No mamy to i chcę to teraz wystawić. Ja pierdolę, nie pamiętam. Czekajcie, jak raz, jak wrócę do biura. Nie mogę wrócić do biura. No zajebiście. Dobra. Zobaczymy, jak wyjdzie. Prawdopodobnie jest chyba ostatni. Bądź jeszcze ten jeden dom zrobimy. I to wszystko. Czekajcie, nie. Inaczej. Maile. Kurwa, jaka wziąłem i zawsze sprzedawałem dom. Posiadane. Nie ma tu nic. No zajebiście, tak? Ej, no kurwa. Jaka to robiłem? Czy już pojebało? Posiadane. No. No i teraz chcę to sprzedać. No jest tak, na sprzedaż. No i sprzedane, tak? Czekajcie, idę do domu jeszcze raz. Zobaczymy. Na spokojnie. Na sobie to ogarniemy. Dom aukcyjny. Nie wiem, o co chodzi z tym. Potwierdź. A teraz nie mówcie, że kurwa sprzedałem nie ten dom, co potrzeba. To się w kurwie w tej grze. Nie, dobrze sprzedałem. Czyli bardzo, bardzo dobrze wyszło. Więc myślę, że jeszcze jeden taki remoncik zrobimy pewnie do domu. Jeszcze te dwa odcinki pewnie będą i wszystko w tej gry. My tak dość długo gramy w tą grę. U mnie na koncie fajnie, będziemy sobie naprawdę fajnie to zgarnąć.
na setny odcinek, żeby kupić najdroższy dom, który tu jest możliwy na razie do kupna. Zobaczmy, czy to jest coś konkretnego, czy tylko posprzątać, wymienić meble i tak dalej. No, jest trochę roboty. Będziemy go pojść na full wypas. Miałem możliwości. Dobitnie, więc to ba. W dzisiejszym odcinku było to na tyle. Jeśli takiego odcinka wam się spodobał, zostawcie łapkę, komentarz, nie i zadanie, trzymajcie się następnego odcinka. Na razie, cześć.